witam Was bardzo serdecznie. Dojechaliśmy do Warszawy właśnie. Jutro czeka nas event. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, już łóżeczko Mikołaja rozłożone. Natomiast dzisiejsza trasa przebiegła bardzo, bardzo szybko. Bardzo, bardzo przyjemnie. Także teraz idziemy na ramen. No, co ja bym mogła jeść innego jak nie ramen? I potem będziemy myśleć co dalej. Jutro o 10 będziemy się zbierać. Także fajnie, cieszę się bardzo. No i co? Buziaki przesyłam właśnie z Warszawy akurat. Jak ruszy, co? Myślimy, babci, twoją minę na tramwaj. No zaraz pojedziemy. Tramwajem. Tak. Musimy zaczekać. Możesz się oprzeć, kochani, nie musisz się tak trzymać. Chyba tak szybko nie ruszy, wiesz? No. Nie, ruszy szybko. Tak myślisz? Tak. Okej. Boję. Nie bój się, mama trzyma. Szybko jechał. Pociąg. Tramwaj. Tramwaj. Chyba odjeżdża. Ty. No, coś pikało. O nie, tato. No to jeszcze może wsiadać. Jedziemy. Szybko. Szybko. Jak? Następny przystanek PKB Wola Kastrzaka. No teraz daj nóżkę do góry. Tak. I na bluzkę. Co? No i jak mnie obstrał? O nie! Co to był za ptak? To się nie zdarza. Super, super. No. Ale torebka wygląda pięknie w tym świetle. No i jaka szczęśliwa. Teraz to po prostu brać. Przewozi się też na inne torebki. Wow. Co to był? Jastrząb? Jastrząb. Nie wiedziałem, co ty tak krzyczysz? Mnie nie chlapło? Masz bluzkę brudną. No pomóżcie, bo ja tego nie widzę pod włosami. Gdzie? Czekaj, już ci pomogę. Tylko nagrywam. Mikołaja trzymam. Daj. To wchodzi to. Prezent kupię. Tak to jest się odstawić, chodzić po Warszawie i tak zostaniesz głównym w twarz. To nie wiem, to już chyba wcześniej było. Nie, to nie było wcześniej. A te takie fleki tutaj to nie? Jezus, kochanie, które? No to wszystko. To już zaschło. Wiesz jak gówno ptasie szybko zasycha? O nie, tego się nie da zmyć. Nie no, muszę mieć mokre to w domu, wiesz? Masz jeszcze jedną? Proszę. Masz tutaj. Zostały jeszcze 3. Widzisz, temu nie dobiliśmy więcej kulek. Dalej jesteśmy pod tymi. Co? No to odwrotnie sobie psika. Ojaj! Mikołaj, a jakbyś się spsikała torebkę, to nie zejdzie? No. Psiknij jeszcze tutaj. Dobra. Miki, jesteś? Mama walczy z ptasią kupą. Jak to powiem mojej siostrze, to ona tylko będzie mówiła. Nie mówiłam, że ptaki to dno? Dotarliśmy na ramen. Głodny? Będzie jajo, wiesz? Dobre? Mmm. O, ty masz ten boczuś. Chcesz, dam się spróbować. To jest super. Złapiesz? Specjalnie tak połączone. No musisz dwoma tu rączki. Oj, przepraszam. Coś ciężko szło? No. No, próbuj. Jest! Oj. No to nic. Ale było super. Musisz się bardziej nachylić. Mam się wytrzymać. Pod spodem, ja wezmę potem. No tego już nie jemy. No, nachyl się tu. I nachyl się mocno. No, ściśnij jajeczko. Ekstra, to jest akurat takie duże, wiesz? Mama ci je przedzieli. O, teraz. Ja to złapię. O. Pięknie. O. Dobrze, że byłeś blisko, tu wpadło. Było. Super, jeszcze raz. Uda nam się. Uda nam się. A jajko jest ciężko, bo jajo jest śliskie. O. Mocno, mocno trzymaj. Musisz mocno ścisnąć. Mocno trzymaj. No. Jest! Brawo! I jak? Dobre. Dobre. My już po, było pysznie, było przesympatycznie, świetne miejsce w ogóle, tyle zabawek dla dzieci, w ogóle fajnie, no nie Krzyś? Tak, Mikołajowi bardzo smakowało, mi też smakowało, nawet nie wiem czy moja nie była trochę smaczniejsza niż twoja? Tak, moja była bardzo słodka, no bo to napaść tak. Słona, bo napaście no. Miso, ale to teraz wiem, że tak ma być po prostu, bo czasami jak ja robiłam ramen, to myślałam, że może za słony jest, a to po prostu tak ma być. Miki wziął jedzonko na wynos. Takim, pokaż Miki, w jakim było małe pudełeczku. Jak to było? Tak sobie to było. Takie ma pudełeczko na wynos. Jeden pierożek, tak? Bo jeden został. Dobrze, że go wzięliśmy, co? O, nie ma. Chips and memories, coffee and homemade cookies, they make me feel at home. Father, brother, mother, dear, you're so far but feel right here no matter how far I go. There's love inside. There's love inside. Talking trash, or how's the team, and how's the dad, and how some things just never change. There's love inside. There's love inside. Ja już witam się z wami z domku. Słuchajcie, było mega rewelacyjne doświadczenie w ogóle gotować z takim autorytetem i takim mistrzem kulinarem, także strasznie się cieszę, że miałam okazję brać w tym udział. A teraz takie mam pytanie do was, bo wracamy do tych prozaicznych, domowych spraw. Czy u was też to tak wygląda, że pranie po jakimkolwiek wyjeździe i rozpakowanie tych wszystkich walizek wam tyle zajmuje? Słuchajcie, jak ja tego nie zrobię od razu, od ręki, to potem te walizki potrafią stać, a z drugiej strony jak wracamy po długiej trasie, to się człowiekowi po prostu nie chce tego wszystkiego ogarniać. Także jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Ja wracam do pralni, bo na szczęście mamy dzisiaj ładny dzień, więc mogę zrobić tonę prania. I u nas trochę inaczej to teraz wygląda, bo kiedyś ładny dzień, no to wiecie, suszarki, szybko mi wyschnie. Natomiast teraz działa cały czas suszarka i pralka. Względu na to, że jest po prostu raz, że szybciej, a dwa działa fotowoltaika. Więc póki nie zajdzie słońce albo nie zacznie padać deszcz, no to wiecie, cebulaki górą, no nie wiem, lecę robić pranie dalej. 8 minut i wyrzucę kolejne i dam następne, a to już mi się wyprało i muszę poskładać. Tylko ja stwierdziłam, że lepszą opcją jest składanie tego, gdy już wszystko wypiorę. Tragedia, bo tu mam trochę tego, tu mam trochę sram tego i tak to wygląda, a tak sobie wszystko razem poskładam, wywalę na sofę czy tam na łóżko i będę składała jakieś około 3 dni. Ja nienawidzę prać, a robi to za mnie pralka, suszarka, jedyne co to trzeba prasować i to też nie wszystkie rzeczy robię, ale też nie lubię prasować. Nie lubię, tych części obowiązków domowych nie lubię. Wolę na przykład gotować, nie? Jakiego obowiązku domowego najbardziej nie lubicie, że chcielibyście, żeby ktoś was z tego wyręczył? U mnie to byłoby pranie, prasowanie i suszenie, natomiast bardzo lubię kupować ubrania i mieć ubrania i w ogóle nosić ubrania i w ogóle mieć czyste ubrania, też bardzo lubię, nie? Więc dajcie znać w komentarzu, jestem ciekawa, jak to u was wygląda, czy tylko ja jestem taka jakaś Bo wiem, że niektórych pracowanie strasznie uspokaja. Mnie nie. Mnie irytuje. Zazwyczaj. Chociaż ma fajne żelazko, ale i tak. Stanie przy tej desce w tym upale. Słuchajcie, w ostatnim czasie testujemy Multiblender marki Raven 4 w 1. Posiada on tutaj młynek do kawy, rozdrabniacz, blender oraz wyciskarkę do cytrusów. W zestawie mamy 3 bidony w różnych wielkościach, co pozwoli Ci zabrać swój ulubiony shake do pracy, do szkoły ze sobą, a wkład chłodzący, który również dodawany jest do zestawu, pozwoli Ci cieszyć się dłużej z chłodzonym napojem. Sam blender ma moc 700 W, czyli naprawdę jest zacny i ostrza ze stali nierdzewnej, które dają Ci gwarancję, że praca będzie bardzo przyjemna. Musy będą gładkie, szejki idealnie zblendowane, owoce i warzywa bardzo dobrze posiekane. Podczas pracy bardzo ważna jest podkładka antypoślizgowa, w którą ten blender jest wyposażony, co daje Ci gwarancję stabilnej pracy bez poślizgów. W moim odczuciu bardzo fajny sprzęt za naprawdę niewielkie pieniądze i oczywiście macie kod rabatowy, który dodaję Wam właśnie tutaj oraz w opisie filmu, także łapcie. Jeżeli poszukujecie czegoś, co da Wam możliwość wielofunkcyjności i zaoszczędzenia miejsca w kuchni oraz gwarancję naprawdę dobrej jakości sprzętu, no to chyba już znaleźliście. Zapraszam do opisu, zapoznania się z ofertą, natomiast ja przechodzę do robienia szejków i przede wszystkim lemoniady, którą zaraz zabierzemy ze sobą nad jezioro, ponieważ jedziemy na rowerze. Lemoniada zrobiona, przelewamy ją do bidonu, wkładamy wkład chłodzący i jedziemy nad jezioro. Ona jest super, żeby się nawodnić i przede wszystkim orzeźwić. Mega opcja na lato, jeszcze szczególnie z dodatkiem lodu. To co? Jedziemy spędzać dalej ten dzień razem. My wróciliśmy z rowerów i pewnie dziwi Was ten kadr na doniczki, natomiast zostałam ostatnio na Instagramie masę pytań, jak tam te nasze trawy, które sadziliśmy jakiś czas temu, te takie pampasy i tak dalej. No to właśnie tak, zobaczcie, o tak. Krzyś się śmieje, że jak jego włosy na głowie. No to tak właśnie to mniej więcej wygląda, że niby coś rośnie, w sumie nikt nie wie, czy to jest pampas, czy to jest po prostu zasiała się jakaś trawa. Lepiej rosną, jak widzicie, tutaj chwasty, które wyrywam regularnie, o tutaj jakiś kolejny, niż sama trawa. Jeżeli chodzi o rośnięcie tego na kokosie, to już mogę Wam powiedzieć, że w ogóle sobie darujcie ten temat, bo posadzona w kokosie i to w ogóle nie rośnie, tylko ziemia się sprawdza, jako tako jeszcze. Zostawiliśmy to, bo w sumie nam to jakoś tutaj nie przeszkadza specjalnie, a może coś z tego będzie, natomiast na ten moment widzicie, że jest średnio, bym powiedziała. Kupiliśmy pampasy gotowe, też jakoś średnio tam żyją, natomiast te, które sadziliśmy sami, no to i nie jest to kwestia światła, bądź jego braku, absolutnie nie. One były przenoszone, jak były w świetle, takim stricte, to po prostu od razu nam zdechły i jakby rosły od nowa, więc po prostu za dużo światła. Teraz są w takim miejscu, gdzie pół dnia świeci słońce, pół dnia nie świeci słońce, pada im tam deszcz, potem im nie pada tam deszcz, także tutaj jedyne to jest miejsce, gdzie one jako tako rosną, jako tako. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Zakładamy, że nic, ale spoko, za pół roku dam Wam update, może gdzieś tak na jesień. Zobaczymy, co będzie. Dobrze, moi drodzy, przychodzimy z Dalią, nie? bo tutaj namnożyło się pytań. Część z Was pyta z troski po prostu. Zdarzyły się osoby, które uważają, że zaniedbujemy psa czy coś takiego i uczą nas, jak można by to było zrobić lepiej, w ogóle nie mając takiej sytuacji. Otóż Dalia jest pod stałą opieką okulisty. My cały czas regularnie jeździmy na wizyty i jest pod stałą kontrolą. Przyjmuje również leki. Na pytania odnośnie, czy udało się wyleczyć oko Dali, odpowiadam jednoznacznie nie i nie uda się, ponieważ Dalia już aktualnie zupełnie nie widzi, dlatego też jak chwilę temu widzieliście, wymieniłam nawet statyw na lżejszy, że jak się uderzy, to żeby ją po prostu nie bolało, bo czasami ja po prostu pracuję, a Dalia wejdzie mi do pokoju i w ten statyw gdzieś tam się, no, pomajta, no nie? Pomajtam się trochę i tak się poprzestawiam wszystko. Jeżeli chodzi o oczy, bo może część z Was nie wie, Dalia ma jednocześnie jaskrę i zaćmę. W ogóle nie wiedziałam, że to może występować razem, ale tak. I dodatkowo ma bardzo wysokie ciśnienie w oczach. I to ciśnienie jest najgorsze z tego wszystkiego, ponieważ ona musiała mieć nakuwane gałki oczne, żeby to ciśnienie spuścić jakby. I monitorujemy całą sytuację, po prostu psu, szczególnie takim małym rasom to widać, jak te gałki oczne puchną. Aktualnie jest ustabilizowane i jest dobrze, natomiast dostaliśmy informację, że to spuszczanie tego ciśnienia trzeba będzie robić regularnie i to nie była jednorazowa akcja, tylko musimy to po prostu monitorować, no ale to przy kolejnej wizycie będziemy wiedzieli, jak to wygląda, bo właściwie w tym tygodniu miałam dzwonić, ale mamy już piątek, więc w przyszłym tygodniu po prostu będę dzwoniła, żeby umówić ją na wizytę. Stale przyjmuje leki i jest dobrze. No pomimo tego, że nie widzi, wiem, że gdyby teraz nagle zdarzył się cud i ona by zaczęła widzieć, to byłaby mega szczęśliwa. My nauczyliśmy się żyć z tą sytuacją, po prostu wiecie, przyzwyczailiśmy się do tej myśli, bo kiedyś strasznie mocno łamał mi się głos. Teraz trochę czuję już, że lepiej mi jest z tym wszystkim. Chodź tu, chodź tu, chodź. Ty tam, ona leży w poduszkach, wiecie, kładzie się centralnie na poduszki i zadowolona. Tak, ty. A w odpowiedzi na to, dlaczego nie zrobicie jej operacji, bo takie wiadomości też dałam, przecież stać Was, żeby psu zrobić operację. No stać nas finansowo, ale nie stać nas na to, żeby ryzykować jej zdrowie i życie. Pod tym kątem nie stać nas na operację po prostu, ponieważ dostaliśmy informację, o widzicie, nawet ona się zdenerwowała, dostaliśmy informację po prostu od okulisty, że ona ma też swoje lata i taki zabieg nie jest zupełnie bezinwazyjny i nie zupełnie bez ryzyka. Tutaj to ryzyko jest dla nas za wysokie i za duże, tym bardziej, że operacja w sumie na oboje oczu kosztowałaby 10 000 i pani okulistka powiedziała nam jawnie, że ona po tej operacji może w ogóle nie widzieć różnicy, w ogóle może ona nic nie przynieść ta operacja, a dodatkowo oprócz takich, wiecie, klasycznych ryzyk podczas jakiejkolwiek operacji typu śmierć i tak dalej, zatrzymanie akcji serca i tego typu rzeczy, to może wdać się jakaś infekcja i biorąc pod uwagę, że ona te oczy ma słabe, tam to ciśnienie jest za wysokie, to ta infekcja po prostu może ciężko przejść i te infekcje się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiadam tutaj na to nie stać nas na operację po prostu Dali. Aktualnie ustabilizowaliśmy sytuację, że widzę, że jest jej dobrze, zresztą widzicie, że tutaj humor ma. Są dni, że czuje się gorzej po prostu, że widzę, że ją to oko gdzieś tam pobolewa, wtedy aplikujemy większą dawkę leków, takich też znieczulających, żeby po prostu czuła się lepiej. No nauczyliśmy się po prostu z tym żyć, nauczyliśmy się, tak jak mówiłam w pierwszej części filmu odnośnie tych walizek, że muszę to robić od razu i to nie tak ze względu tylko i wyłącznie na lenia, ale przede wszystkim ze względu na tą małą panią tutaj, ponieważ jak zostawię gdzieś jakieś rzeczy, no to ona ich po prostu nie widzi, potyka się o nie, wpada na nie i tak dalej, ale to też nas trochę przeorganizowało życie, lepiej sprzątamy, szybciej sprzątamy, nawet Mikołaj po sobie sprząta, bo wie, że Dalia nie widzi i nie chce jej zrobić krzywdy, żeby się gdzieś tam potykała na zabawkach, także jeżeli o to chodzi, to jest super. jest dobrze, no, jak to mówią, jest ujowo, ale stabilnie, nie? Po prostu, no bo nic innego tutaj już nie zrobimy. Jak dla mnie jest to niesprawiedliwe, bo ona nie ma aż na tylu lat. Najlepsze jest to, że ona nigdy nie chorowała na nic. Ona była tak odpornym pieskiem i tak silnym pieskiem, a tutaj teraz ją takie coś spotkało, no ale to jest też taki, no i znowu mi się, nie wiem o czym mówiłam. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby było ok i żeby ten komfort życia, który ma, był na najwyższym poziomie, jaki możemy uzyskać po prostu. Bo tak martwiłam się, jak to wygląda z psem, jeżeli przestaje widzieć, bo są te takie jakby obroże, coś a la laska, jak mają ludzie niewidomi, to dla psa jest taka jakby obroża z takim czymś. No i pytałam się nawet, czy to byłby dobry pomysł. Dostałam informację, że nie, że absolutnie nie, bo to otępi też zmysł dali. Jeżeli chodzi o słuch, węch, ona aktualnie wszystko sprawdza nosem i mogłaby być sytuacja, że spadłaby ze schodów, bo ta smycz nie dotyka po prostu, wiecie, schodów, a tak to ona wie i nie otępiają się jej inne zmysły. Ona by zaczęła teraz po prostu wariować, gdyby dostała takie coś i się odbijała od wszystkiego, bo to też ma taki szerszy zasięg, więc po prostu zrezygnowaliśmy z tego, martwiliśmy się, jak to będzie, tymczasem świetnie sobie poradziła. Ona zapamiętała też nasz dom, tutaj ogródek, podwórko. Jedyną zmianą, która jest, to taras, ponieważ Dalia boi się wyjść na taras aktualnie, czeka w drzwiach, z czego się cieszę, bo jeszcze bym mogła gdzieś tam spaść z tego tarasu, wiadomo. Natomiast szczeka i chcę, żeby ją złożyć na trawnik. Jeżeli chodzi o drzwi wejściowe i wszystkie schody i tak dalej, wszystko pozabezpieczaliśmy tak, żeby nie było żadnej szczeliny, żeby ona nie mogła po prostu przejść, bo mieliśmy kilka takich stresujących sytuacji, że gdzieś tam się zamotała, zagmatwała i nie potrafiła wejść, spadła albo się potknęła. Natomiast teraz jest o wiele lepiej, teraz się już po prostu przyzwyczaiła, teraz się też nauczyła. Jeżeli chodzi o spacery, to chodzimy normalnie, po prostu my jesteśmy jej przewodnikiem, nie na odwrót i trzeba po prostu na to zwracać większą uwagę. Ale tak, to jest super. Bardzo dziękuję za tyle wiadomości, tyle pytań o zdrowie, jak tam u nas i tak dalej. To bardzo miłe. Bardzo to doceniam, że pamiętacie, macie to tam gdzieś z tyłu głowy, także stwierdziłam, że spieszę tutaj z taką odpowiedzią, żeby nie zostawić tego tak bez echa. A jeżeli chodzi o serce, które kiedyś tam było zdiagnozowane, że coś jest nie tak, na tym polu wszystko jest ok. To była po prostu nietrafiona diagnoza i potem weryfikowana przez innych weterynarzy i potem ostatecznie zrezygnowaliśmy z tych leków po wszystkich badaniach kardiologicznych, które ona miała, badaniach krwi i tak dalej. I kolejną rzecz, którą ona miała, to tak jakby harczała w taki sposób dziwny. Właśnie mówiono, że to od serca, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Okazało się, że to jest po prostu bakteria, którą zwalczaliśmy antybiotykiem. Teraz jest o wiele lepiej. Pojawiło się to jej raz, natomiast weterynarz powiedział nam, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że to znowu gdzieś tam będzie, to będziemy po prostu do tego wracać i ponawiać terapię, natomiast zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest dobrze. No taka śpioch teraz taki, wiecie? A teraz jeszcze tutaj na łóżku, to już w ogóle zadowolona. No, to tyle, jeżeli chodzi o Dalię. Jeszcze raz bardzo dziękuję, no i trzymajcie kciuki, żeby było po prostu ok. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia.